Cześć, z tej strony Kacper. Dziś mam dla Was rozpakowanie Sony Xperia M4 Aqua, czyli smartfona, który wygląda jak topowe Zetki, z tym, że mamy tutaj nieco gorszą obudowę. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Bez przedłużania przejdźmy do samego urządzenia. Na przycie znajdziemy ilustrację przedstawiającą sam telefon, mamy też napis Sony Xperia M4 Aqua i na przodzie to prawdę mówiąc tyle. Na bokach nie znajdziemy zbyt wielu informacji, natomiast na tyle znajdziemy wszystkie trzy wersje kolorystyczne tego urządzenia, i mamy bardzo okrojoną specyfikację tutaj, ale mogę powiedzieć, że mamy tutaj na przykład Snapdragona 615, który jest taktowany zegarem 1,5 GHz, jest to 8-rdzeniowy procesor. Mamy też aparat o rozdzielczości 13 megapikseli na tyle oraz 5 megapikseli na przodzie, więc to na pewno sporo. Mamy tutaj też wyświetlacz o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 720x1280 pikseli. Jest tutaj też informacja, że znajdziemy tutaj certyfikat IP65x68, a dodatkowo mamy tutaj jeszcze 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci wbudowanej. Całość pracuje w oparciu o system operacyjny Android w wersji 5.0 Lollipop. Dobra, zobaczmy, co znajdziemy w pudełku. Mamy tutaj przede wszystkim telefon, ale omówimy go za chwileczkę. Jest tutaj też przewód USB, podstawowe instrukcje oraz mamy tutaj też ładowarkę modułową. Prawdę mówiąc, w tym zestawie to tyle, nie ma tutaj żadnych słuchawek, ale nie wiem, czy ktoś sobie je zabrał, czy po prostu nie ma w tym zestawie. Dobra, przejdźmy do samego urządzenia. Całość wygląda naprawdę bardzo podobnie na przykład do Xperia Z3. Z tym, że jest tutaj taka różnica, że chyba telefon jest troszeczkę cieńszy i lżejszy, ale natomiast trzeba powiedzieć też to, że materiały tutaj są o wiele gorsze. Już po prostu jak weźmiemy ten telefon do ręki, to czuć, że ramki wykonane są z tworzywa sztucznego. Tak samo tył nie jest tutaj szklany, tylko to jest po prostu plastik. Omawiając poszczególne elementy smartfona, to na przodzie znajdziemy dwa głośniki. Mamy tutaj podstawowe czujniki, logo producenta. Mamy też tą kamerkę do wideo rozmów czy selfie o matrycy 5 megapikseli. Tutaj mamy ten 5-calowy wyświetlacz, a na tyle mamy 13-megapikselowy aparat z diodą LED, logo NFC, logo producenta oraz napis Xperia. Na prawej krawędzi znajdziemy fizyczny spust migawki, mamy też klawisze głośności, klawisz zasilania oraz zaślepkę, za którą znajdziemy miejsce na karty SIM. Na przeciwległej krawędzi znajdziemy, co ciekawe, odkryty port micro USB, mamy też miejsce na karty SIM. Na dole znajdziemy mikrofon oraz głośnik, a od góry znajdziemy mikrofon oraz złącze słuchawkowe. Dobra, jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie tego smartfona, zostawcie je śmiało w komentarzach. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!